Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam wszystkich Państwa na czytanie na miesiąc kwiecień dla zodiakalnych skorpionów. Moi drodzy, na koniec czytania jedną kartę ze świetlistej drogi aniołów. Piękna talia. Przesłanie. I zaczynamy. Jeżeli na początku, drogi widzu, droga widzko, czytanie nie zarezonuje z tobą lub cokolwiek ci się nie spodoba, proszę cię, przewiń film do końca, ok? Będę za to bardzo wdzięczna, bo czytanie nie musi rezonować, nie musisz akurat lubić mojego może sposobu mówienia, może mojego głosu. Po prostu przewiń film do końca. To jest dla mnie osobiście bardzo ważne. Dobrze, moi drodzy. Zaczynamy. Skorpion, kwiecień 2024. Energia ogólna, problem. Cztery miecze. Czego nie wiesz, co może ci grozić, że tak powiem, no ostrzeżenie, tak? Lub czego sobie nie uświadamiasz. As denarów. Jaka rada w związku z tym? Król buław. Ładnie. I teraz, co na was wpływa, lub kto, lub powstrzymuje, co was powstrzymuje, jakie może przekonania, może przyzwyczajenia, żeby to coś osiągnąć, żeby coś zmienić? Kochankowie, ładnie. Bardzo, bardzo ważny wybór. Do podjęcia. Decyzja. Otoczenie. Pięknie. I dwójka pucharów. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ładnie. Tu jest ogromna miłość. Przepiękny związek, ale ktoś chyba się no, wtrąca niejako, że tak powiem, delikatnie. I jak się sytuacja rozwinie? Trójka mieczy. Bardzo dobrze. Jeżeli się martwicie o pracę, że nie ma zleceń, coś w tym rodzaju, albo nie macie pracy, to wysyłać CV, bo będzie tutaj, będzie. I teraz tak, trzy dodatkowe karty. Król mieczy. Sprawiedliwość. I osiem mieczy. Będzie robota, będzie. Po prostu będziecie zawaleni pracą. W tle księżyc, as buław, diabeł i odwrócona gwiazda. No jest jakaś tajemnica, jakiś początek był, jakiś początek romansu, jakaś oferta. No ale jest ten diabeł i nie będzie spełnienia, moi drodzy. Albo ktoś jest na czyimś łańcuchu i nie może się spełniać. Zaraz pogadamy o tym. Dobrze, moi drodzy. A więc tak. Ktoś już tutaj nie ma siły płakać. Coś jest nie tak, jak miało być. Pokazuje się osoba rozczarowana. Kiedy się rozczarowujemy? Kiedy mamy oczekiwania, kiedy wierzymy na słowo, kiedy nie sprawdzamy. Kiedy ślepo wierzymy w coś, kiedy nie chcemy widzieć, kiedy na przykład pracujemy, 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 nic z tego nie ma, albo coś, cokolwiek robimy, tu jest powiedziane: odsapnij. Chłodny porządek to przedstawia czwórka mieczy. Prawo i porządek, uzdrowienie, uzdrowienie. To jest energia, która będzie sprzyjać uzdrowieniu, przypomina o odpoczynku.
Bo co tutaj jest powiedziane? Dobrze, musiałam, wiecie, to trzeba troszkę popatrzeć na te karty, bo to się tak nie da od razu. Po pierwsze, wymuszony porządek. Co przez to rozumiem? Może być tak, że ktoś no, zwleka z jakąś pójściem do lekarza, leczy się sam w domu, mówi, a wszystko będzie dobrze. Nie wiem, kto to jest, czy ojciec, czy mama. Nie wiem kto, czy wy sami. Takie bagatelizowanie, albo może inaczej powiem, takie zamartwianie się niepotrzebne, bo to tutaj będzie rozwiązanie, bo jest uzdrowienie, kochani. Są to tutaj takie domowe sposoby leczenia, nie wystarczą, moi drodzy. Pokazuje się specjalista. Również karta komuś tutaj chce powiedzieć, żeby się jednak trzymać zaleceń lekarza. Badania specjalistyczne, rekonwalescencja, sanatorium, dyscyplina również. To jest takie też. Co to jest ta czwórka mieczy? No, to są takie zasady, których należy przestrzegać. Na przykład biurokracja, tak? No są takie niestety czasami wymuszone przez biurokrację czas oczekiwania i z tym się trzeba pogodzić na przykład, prawda? Różne urzędy, sądy, to są tutaj różne prawne sprawy pokazane. Ja będę mówić o tych kartach, co mi tutaj przychodzi. Na przykład też różne wyroki sądowe, jeżeli ktoś czeka, może ktoś się obawia, może ktoś tutaj ma problem z dzieckiem lub z partnerem, z kimś bliskim i boisz się, że to coś już po prostu nie ma siły i obojętnie w jakiejś sytuacji, boisz się, że to coś jeszcze się, że to się znowu powtórzy. Ale wiesz też, że nie możesz już pomóc tej osobie, że to trzeba zrobić. Że to trzeba po prostu załatwić. Według prawa, czy chodzi o zdrowie, czy o miłość, czy chodzi o relacje, czy o pracę, nie wiem. Należy się dostosować. Choć jest to czasami wbrew naszej woli. Naszym instynktom. I to jest właśnie taki przykład tutaj, praca, w której się nie czujemy dobrze, no ale jest tam zarobek, prawda? Małżeństwo z rozsądku. Małżeństwo z rozsądku. Okej, ja mam kasę. Szczególnie to widać w parach, kiedy jest na przykład starszy człowiek, starszy mężczyzna. Poukładany, bogaty, mądry, inteligentny, no ale potrzebuje młodej dziewczyny, prawda? I to jest takie małżeństwo z rozsądku. Ona po prostu wychodzi za mąż, za kasę. I musi się dostosować. Wbrew woli serca nawet, albo jak nas zmuszają. Kiedyś tak było, dziewczyna w ciąży musi wyjść za mąż. To jest takie działanie, żeby było bezpiecznie, ale niekoniecznie uczuciowo tutaj. Niekoniecznie uczuciowo w porządku. Banki, szpitale, więzienie również. Może tutaj ktoś po prostu ma tak dosyć kogoś i powinien już tą sprawę załatwić i rozejrzeć się w ogóle. Może za jakimś psychologiem, może nie wiem. To jest. Nie ma w tej karcie uczuć. Nie ma takiego. Brakuje radości tworzenia. Nie wiem, czasami coś robimy, robimy i nic to nie daje, już nie mamy motywacji. Czasami tak jest, wiecie, mi to już przeszło, ale na początku to tak.
O, ile osób już. Nie chodziło mi o to, wiecie, jakieś takie głupie numery, człowieku, a po 2 tygodniach mówię, co ty, babo, robisz? Przecież ty weź się ciesz z tego, co robisz, że w końcu się odważyłaś i zostaw te numery. Wiecie, mnie nie zależy na zarabianiu. Ja nie muszę pracować, tak wam powiem. Bo ja mam porządnego mężczyznę. Ale też nie siedzę z założonymi rękami. Dbam o dom. Wiecie, równowaga. Dbam o dom, gotuję. Tutaj w Wielkiej Brytanii ludzie nie gotują, więc mój mąż jest szczęściarzem, bo ja bardzo dobrze gotuję. Trochę takiej prywaty, że się pochwalę po prostu. I to wtedy jest radość tworzenia, tak? A tutaj ktoś jakby coś robi, może dla kogoś, może w pracy. Zero w ogóle spontaniczności. Zero. Pokazuje się regulamin. Nie wiem, czy ktoś tu nie przestrzega jakiegoś regulaminu, czy może złamać jakiś regulamin. Nieprzestrzeganie zasad. Ale uzdrowienie, moi drodzy. I tutaj mówię tak, odsapnij, zanim znowu zaczniesz działać. Jeżeli nie możesz iść na urlop, w ogóle jakiś sobie myślisz, ja i odpoczynek, człowieku, ja tyle w ogóle i ten odpoczynek wydaje się być niemożliwy. Tak? Ale teraz Tarot mówi o tym, żeby znaleźć chociaż chwilkę, znaleźć czas na zadbanie o siebie, na chodzić na spacery, chociaż wiecie, jeżeli jesteś sama w domu, lub sam, jeżeli jesteś zranionym człowiekiem, ja mówię o kimś, kto jest po prostu albo zapracowany, albo z jakiegoś innego powodu nie ma tego słońca, nie ma, jest tylko taki mrok, to po prostu zadbaj sam o siebie, sama. Idź na spacer, otwórz okna, świeże powietrze. Pójść do domu, zrób coś dla siebie. Ja gotuję. Mojego męża bardzo często nie ma w domu. Naprawdę. I gotuję sobie dla siebie sama. Idę sobie w ogródku coś, a w ogóle takie, nawet jak masz jeden pokój, nawet jak masz jakieś nie to, o czym może ci się marzyło, upiększaj to, co masz w tej chwili. I bądź zadowolony, że masz co upiększać. Zrób coś dla siebie w ciszy i spokoju. Wycisz się, jeżeli jesteś osobą bardzo zapracowaną. Usłysz głos intuicji, kiedy na przykład idziemy sobie na spacer, albo ja sobie lubię siedzieć w ogródku, nawet na 5 minut maleńkiego też wysyłam, bo on cały czas w tych ciemnych pomieszczeniach, mówię, idź chociaż na 5 minut, słońce jest. No i tam się czasem nawet zdrzemnie w tym ogródku. Tu jest taka osoba, która musi się wyciszyć, żeby usłyszeć ten głos intuicji, bo intuicja może przynieść pomysł na rozwiązanie twojego problemu albo osoba, która ma intuicję. Zadbaj o swój związek. Pokazuje się też, że u kogoś w firmie jest albo zastój, albo w jakimś biznesie jest zastój. Coś tutaj jest po prostu zatrzymane. Pokazuje się osoba, która się ukrywa. Albo się ukrywa. Wy się obróćcie dookoła głowy. Z kim wy macie tutaj do czynienia, moi drodzy? Albo ukrywa, kim naprawdę jest, albo to wy ukrywacie, kim naprawdę. To znaczy nie tak. Może skorpiony nie potrafią, albo nie mogą z jakiegoś powodu pokazać prawdziwego siebie, prawdziwej siebie.
i się izoluje ta osoba, jest może samotna, ktoś nie ma pracy albo jest na zwolnieniu i to już dosyć długo. I tutaj się pokazuje, że zaczyna brakować pieniędzy, kurczą się. Albo macie osobę taką, która jest bezrobotna zawodowo. Teraz jakaś tutaj relacja, moi drodzy, niekoniecznie miłosna. To są relacje bliskie, tak? Ale jakaś relacja wymaga zastanowienia się, dlaczego to, co się u Was dzieje, dlaczego się to dzieje. Wymaga też pomyśleć, co można naprawić w jakiejś sytuacji, co można zmienić. I będzie ktoś myślał, albo już to robi, będzie oceniał, albo ma ocenić realnie, co to coś, albo już wiesz, o kim mówię, o czym mówię, albo dopiero tutaj to do Was przychodzi, jakaś oferta. Co mi to może dać? Ten związek lub co ten związek, ta osoba, ta relacja przynosi do mojego życia? Czy to są straty, czy to są zyski? Będzie trzeba też coś odłożyć, albo wręcz przeciwnie, przestać odkładać. Trzeba też się zastanowić, jeżeli jesteś osobą, która kalkuluje, albo masz do czynienia, może to jest twój rodzic, kalkuluje, ile ja z tego związku będę mieć, ile materialnie ja z tego związku będę mieć. Też jest ktoś, kto ma pomysły, fantastyczne pomysły, może trochę takie wydają się nie, ale co to, nierealne, tak? Albo wy, albo wasze dziecko, albo ktoś. I ktoś te pomysły od razu tak zabija w zarodku. A przestań, co ty to tam, co ty to śpiewać będzie, albo na jakieś durne coś tam znowu, wiecie, takie zabijanie w zarodku. A co ty, nie dasz rady? I będzie tutaj szansa na coś, co otworzy, drogi Skorpionie, drogę, żeby albo te pomysły, albo to ten związek o tej relacji, że będzie szansa, żeby realizować to, o czym myślisz. Tylko żeby tego nie przeoczyć. Bo jeżeli tak się tutaj będziesz izolować, to no to możesz to przeoczyć. To może być olśnienie. Możesz wpaść na coś. Ktoś ci pomoże wpaść na coś. Coś odkryjesz. To może być oferta. Nie przeocz tego. To może być oferta pracy, oferta finansowa. Ktoś ci chce pomóc, jeśli chodzi o zdrowie. Ktoś ci teraz mówi, tak jak ja. Słuchaj, masz wiadomość. Idź, zrób sobie badania specjalistyczne. Przestań się tu zamartwiać. Przestań myśleć o tych okropnych rzeczach. I po prostu, żeby tego nie przegapić. Żeby czegoś nie zlekceważyć. Ktoś tu albo ciebie ma przeprosić, albo ty masz kogoś przeprosić i jest na to szansa. Tylko jeśli ta szansa nadejdzie, doceń to, doceń tą osobę, doceń to, co może dla ciebie zrobiła, może jakoś powiedziałeś tej osobie coś, może nieświadomie. I nie przeocz. To jest tylko tyle i aż tyle, moi drodzy. Jeśli chcesz coś zmienić. Nie wiem, szukasz pracy, czy chcesz awans. Zapytaj o ten awans, nie ukrywaj się tak, nie izoluj się tak. Bo słuchajcie, to jest takie
No, ja byłam tak wychowana. Nie wychyla się przed szereg. Oczywiście. Nie wychylamy się przed szereg, jeżeli sprawa nie dotyczy nas, jeżeli mało o sprawie wiemy, wtedy nie. Ale jeżeli chodzi o sprawy nasze, naszego bytu, jeżeli marzymy o awansie, chcemy lepszej pracy, to nie powinniśmy ani nikomu, ani niczemu zablokować nam tego. Tu tragedii nie będzie. Ale też po prostu nic się tu nie zmieni. Pozostanie tak, jak jest. W tym miesiącu. A są święta, będzie piękna pogoda, mam nadzieję. Wychodźcie z domu. Wyfruwajcie z tych gniazdek, Państwo samotni. To może być oczywiście jak najbardziej szansa na założenie wspaniałej, szczęśliwej rodziny, związku, relacji, biznesu. Pokazuje się utrzymanie szczęścia. Utrzymanie. Masz utrzymać szczęście w związku, w relacji z przyjacielem, z przyjaciółką, z siostrą, nie wiem, z bratem. Utrzymaj dobre zdrowie. Żeby cię nikt z równowagi tu nie. Tutaj się pokazują sprawy żołądkowe, różne oczywiście sprawy wieńcowe, różne takie. Zadbaj o to swoje serce, dosłownie i w przenośni. To tutaj mogą być oferty pracy, to mogą być tutaj taka informacja, żebyś wysłała to CV. Ogłosiła się. Jeżeli tworzysz coś, jeżeli coś ci nie idzie, wyślij oferty. Bo masz zasoby, jeśli chodzi o talent, bo już coś robisz, tak? Tylko teraz chodzi o to, żeby to spieniężyć. Jeżeli nie, znajdź zasoby. Teraz tutaj idzie zmiana na lepsze. Ja wiem, że ta trójka mieczy was może trochę przeraża, ale ja tutaj widzę inaczej te dwie karty. Idzie zmiana na lepsze. Jest szansa na to, o to mi chodzi. No bo jak tak będziecie siedzieć w tym domu, albo dalej będziecie tej osobie pozwalać robić to, co robi, no to się nie zmieni. To pozostanie tak samo. Coś jest wstrzymane, także oszczędzaj. Nie wiem, wypłata. Wybierz dobry moment też. Nie spóźnij się. Nie spóźnij się. Żeby nie zwlekać, nie przeciągać. Jest jakieś małżeństwo, które. Dobre małżeństwo i tam, nie wiem, myślicie o zakupie domu. Nie wiem o czym. Pokazany jest zakup, jest pokazana gotówka, przypływ gotówki, ważne dokumenty. Nie lekceważ tego. Wyślij, odbierz, nie wiem, sprawdź, czy wysłałeś, czy wysłałaś, czy rachunki zapłacone. Ważne dokumenty, ok? Coś ważnego. Terminy, porządek w papierach. Nie daj się oszukać również. Nie daj się oszukać. Jeżeli otwierasz firmę na przykład, albo przynosi to coś więcej strat już niż zysku, to też nie lekceważ tej wiadomości. Sprawdź coś. Coś z domem związane. Pokazuje się osoba, która tutaj trwoni majątek. I albo rozdajesz ty na prawo i lewo ludziom, którym nie zasłużyli, albo po prostu ktoś wydaje więcej niż ma. Albo to wy wydajecie więcej niż macie. Uważajcie, bo jest pokazane, żeby przeoszczędzić teraz, żeby się tu kurczę nie załamać, co teraz, nie?
Rozumiecie? Też różne kredyty, pożyczki, chwilówki, jakieś dziwne oferty, które obiecują powodzenie. Które obiecują powodzenie, są do sprawdzenia. Jakiś drogi zakup, nie wiem co tam, sprzedaż, transakcja, dom. Jest wiadomość, która też niektórych z Was ucieszy, jeśli czekacie. To może być pierścionek zaręczynowy, to może być zapłata za, tego nie wiesz, prawda? Może się martwisz za coś, co wcześniej zrobiłaś, zrobiłeś, czy tam za jakąś pracę. Ciąża się pokazuje, moi drodzy. To jest... Ktoś tu może ma problem z czyjąś ciążą, się wtrąca. Ktoś jest tutaj... Chce coś za wszelką cenę i jakby bardzo jest nastawiony na materialne korzyści tutaj. Może chce od razu się wzbogacić. Wiecie, cierpliwość. Czasami się da wzbogacić od razu. To jest tak zwany los na loterii, albo bogaty mąż, bogata żona, lub czasami rodzice również, bo ja tutaj mi się jakoś bardzo kojarzy jakaś mama, która ciągle siedzi Wam, no albo ojciec, na karku, że tak powiem. Albo kto, może syn, może wnuk, jakiś dziwny ktoś. Bardzo materialnie jest nastawiony. Ale jeżeli chodzi o pracę, jeżeli nie jesteś cierpliwa, skorpionie lub cierpliwy, pamiętaj, że do fortuny ci bogaci ludzie albo mają od rodziców, tak? Ale do prawdziwej fortuny, która cieszy i którą się docenia, dochodzi się ciężką pracą. Powoli. Ale pamiętając o tym, że na wszystko jest odpowiednia pora, tak? Pokazuje się talent, pokazuje się rozwijanie talentu. Umożliw komuś, umożliwić komuś. Rozwijaj te umiejętności, rozwijaj, pozwól rozwijać. Jeśli ktoś ci się wtrąca, powiedz, ty się nie wtrącaj, to jest moje dziecko. Taki przykład, prawda? Również, żeby wykorzystać, jeżeli cierpisz, miałaś złe doświadczenia, wykorzystaj to w przyszłości. A może ktoś tutaj, będzie jakiś wyrok i Wam tutaj, no będzie ciężko, no ale tak to jest. Jeżeli skorpion zdradza, tutaj się też będzie zranienie. Jeżeli robisz coś wbrew sobie. Nie pozwól, żeby te złe doświadczenia cię blokowały teraz. O co mi chodzi? Takie siedzenie, o co on mi zrobił, to, a dlaczego? Wiesz? Nie. Trzeba pomyśleć, co ja mogę zrobić, dlaczego pozwoliłam na to, że pozwalam na to. Dlaczego ta osoba robi? No bo ja na to pozwalam. Jeżeli ktoś puka do drzwi, no to jak te drzwi otwieramy, no to co? No to kto otwiera te drzwi? Ta osoba tylko puka. My nie musimy otwierać. My zawsze możemy te drzwi również otworzyć i powiedzieć... Przepraszam, tyle razy ci mówiłam, tyle razy ci mówiłem. Do widzenia, tam są drzwi. I otworzyć te drzwi również, żeby ta osoba sama sobie ich nie otwierała, kiedy chce. Otworzyć, zamknąć. Do widzenia. Zrobiłam, co mogłam. Zrobiłem, co mogłem. Kocham cię, ale ja teraz muszę zadbać o siebie, o swoje serce, o swoje rozedrgane nerwy i wszystko. I wykorzystaj te przeszłe doświadczenia na przyszłość. Po prostu. Na przykład
Zobacz, co cię może blokować. Dobra, miałaś tam kiedyś biznes, czy myślałaś o czymś, czy ktoś cię nawet ubił ten pomysł w zarodku i teraz myślisz, żeby wrócić no do tej poprzedniej, do tej dawnej działalności, tak? Nie wiem, czy do dawnej, czy w ogóle myślisz, żeby, jeśli chcesz być z jakąś osobą bardzo. Pamiętaj, że wielkie rzeczy powstają z niczego. One nie powstają z myśli. One powstają z tworzenia. One wychodzą z głowy. Zdobywam wiedzę. Wymyślę sobie na przykład, że chcę założyć kanał na YouTube. To przecież nie wydam od razu pieniędzy na kamery, na mikrofony, na jakieś cuda, niewidy, wiecie, po co? Chodzi o przekaz. Potem powolutku można inwestować, tak? Jeżeli wtedy się nie udało, no to się dowiedz, zdobądź wiedzę, doucz się, zdaj się na swoją intuicję, na swoje umiejętności. Nie słuchaj nikogo. Co to kogo obchodzi w ogóle? Żeby założyć na przykład pracę, prawda? To trzeba założyć najpierw konto w banku. Tak to przynajmniej było, jak ja tutaj przyjechałam 20 lat temu. I trzeba było mieć konto w banku. Żeby mieć konto w banku, to trzeba było mieć taki numer ubezpieczenia, prawda? I tak wszystko się zazębiało. I to trzeba powolutku wszystko właśnie krok po kroku organizować, planować. Zaczynać myśleć wtedy, bo czasami nasza głowa powie, o, ale nie wiem co robić, chciałabym coś robić, a nie wiem co ja w ogóle chcę. No to wtedy trzeba zacząć myśleć realnie, co się nie udało, co się udało, czego nie robię jeszcze raz, nie powtórzę. Wiem, że jak nie dbałam o dietę, albo wiem, że jak się denerwowałam, to chudłam jak nie wiem co. No bo to i żołądek i wszystko, wiecie, jak człowiek się w ciągłym stresie, to później zaczyna żołądek, zaczyna wszystkie te sprawy zgagi, nie zgagi. Tabletki nie pomogą. Tabletki na to nie pomogą. Dietetyk, dbanie o dietę, psycholog. Sami sobie szukamy na internecie. Tyle jest wiedzy. I zacząć organizować ćwiczenia, które ćwiczenia mi pasują, które nie. Może tobie pasuje ten rodzaj diety, no ale ja akurat jestem wychowana inaczej, ja akurat lubię co innego. Tu trzeba wybrać, czy ja chcę podnieść tą monetę, która leży pod stopami. Jeśli ją w ogóle zauważę. Macie tutaj zielone światło i też, żeby dać zielone światło albo sobie, albo komuś. Nie czekajcie na nikogo, aż ktoś wam da zielone światło. Bo to się nigdy może nie zdarzyć. Jeszcze raz, przyoszczędźcie troszkę, bo jest jakiś nagły wydatek. Przycisnąć pasa, ok? Przewidzieć coś. Przewidzieć. Jeśli kogoś poznałaś, czy poznałeś, tak? To i ta osoba jest fajna, jest naprawdę cudowna, jest ognisty ten człowiek, jest taki pełen werwy, no to nie myśl, że nie zasłużyłaś sobie na tego człowieka. Kto ci tak powiedział? Ta osoba tutaj, ona ci otwiera drzwi. Otwiera ci drzwi i zaprasza do swojego życia, wiesz? Więc ciesz się tym. Dowartościuj się tym. Tak samo, jeśli jesteś w związku. Ja zawsze mówię tak. Jeśli będziemy razem żyć, to znaczy, że ja zapraszam cię do swojego życia. Chcę ciebie w moim życiu. A więc ciesz się z tego.
Dowartościuj się tym, jaką masz rodzinę. Utrzymaj to szczęście. Nie pozwól nikomu wejść między was. Czy to jest relacja, czy to jest naprawdę. Jeżeli jesteś osobą samotną lub sama zostałaś na świecie na przykład, tak? Albo uciekasz od innych z jakiegoś powodu, to no, jeżeli tu czegoś nie zmienisz, to, bo słuchaj, jest ktoś, kto się tobą interesuje, tylko że po prostu jeżeli jest ktoś taki wycofany, taki smutny, ktoś taki bez kija nie podchodź, taki wiesz, to no to nie podejdzie, nie odważy się ta osoba, bo nie będzie się chciała narzucać, tak? Także nie wycofuj się z życia. Nie wycofuj się z życia. Jest jakiś temat tutaj, obojętnie jaki temat macie, tak? Jest potrzeba, moi drodzy, zrozumienia tematu. Zrozumienia tematu. Na to tak zwane czystej mąki będzie chleb, po prostu. Trzeba zrozumieć coś. Ale też nie niszczyć od razu w zarodku czegoś wielkiego. Bo z małych rzeczy powstają wielkie. Tak jak dwoje ludzi się spotyka, kocha się bardzo, chce razem spędzić życie i powstaje trzecia osoba, trzeci człowiek. Ktoś tutaj ukrywa tajemnicę, moi drodzy. I tutaj jest tak. Słuchajcie, na razie, idą święta, zajmijcie się czymś innym po prostu. I nawet zostawić to. Nie kupuj. W ogóle nie sprawdzaj, dlaczego już się tym nie zajmuj, nie trać czasu. Szukaj innych możliwości. Ciesz się z tego, bo widocznie to nie było dla was. Tu jest jakiś z domem czy z czymś ukryty problem. Ta osoba ma też jakieś nałogi, ta osoba ma jakieś potrzeby ogromne, materialne. Nie daj się zmanipulować i zmień podejście. Pozwól komuś zmienić podejście do czegoś, co ci pomoże, nie co ci zaszkodzi. Nie, żeby ci ktoś manipulował, nie. Ktoś ci na przykład może powiedzieć, na przykład ktoś próbuje się z tobą kontaktować i załóżmy brat albo siostra i tak próbuje i próbuje, a ty cały czas taka jakoś zacietrzewiona, jakaś taka lub obrażony, nie wiadomo o co, w ogóle takie obrażanie się na kogoś albo w ogóle siedzenie w jakiejś sytuacji, w ogóle czegoś jakbyście nie chcieli widzieć, nie chcieliście rozumieć, a tu już jest teraz na to pora. Zrozumieć to czasami boli, wiecie, coś zrozumieć, coś, żeby coś do nas dotarło. Bo strach powoduje, że nie chcemy tej prawdy, tak? Ale wewnętrznie nie dajemy zgody w tym samym czasie, żeby na przykład to się dalej działo, żeby to trwało. I teraz już to, czego nie chciałaś zaakceptować, z czym się nie chciałaś pogodzić, tu to robisz. Ktoś tutaj też komuś jakąś tajemnicę wygadał, jakieś coś. Tutaj to trzeba zakończyć, moi drodzy. Z kimś się, z czymś skonfrontować również. Coś trzeba tutaj dokończyć, coś trzeba rozwiązać. Tutaj nam się pokazuje ojciec, no to może być mama, równo, oczywiście, ale mamy króla mieczy i króla buław tutaj, moi drodzy.
Tutaj no jest czas chyba albo sprawy do sądu podać, albo gdzieś zgłosić coś na policję, albo sprawiedliwie coś ocenić samemu. Bądź przygotowana na to, że ktoś może cię chcieć sprawdzić, zobaczyć, skontrolować. Pokazuje się egzamin, pokazują się jakieś sportowe, jak się to mówi, nie wiem, może liderem masz zostać albo trenerem. Tutaj też widzimy sędziego, który też może chcieć coś sprawdzić. Zapytaj jakiegoś fachowca, jakiegoś kogoś, kto buduje domy, naprawdę porządnego specjalistę, jeżeli kupujecie drogie coś, czy nawet samochód, czy sprawdźcie dokładnie, wyślijcie. Niech on idzie do tego domu, niech tam jedzie. To dużo nie kosztuje, to chyba kosztuje 200 zł. Taka. Tylko nie bierzcie z tej samej agencji, nie? Kogoś z internetu znajdźcie sobie. I on wam powie, czy co jest z tym domem nie tak. Sprawdzi wam, co przez następne 10 lat albo nawet 2 będzie budowane dookoła, bo tutaj takie coś widać, wiecie? Jakiś tutaj jest bardzo toksyczny związek, niekoniecznie między ludźmi. Chodzi mi o związek człowiek, alkohol, człowiek inny, człowiek i żądza, tak? Będzie wiadomość, będzie list, będzie zaproszenie. I naprawdę nie przegapcie, ok? Ja wiem, że ja to powtarzam, ale to. No, co zrobię? Bo od tego może zależeć wasza kariera, wasze życie, wasz awans. Żadnego kombinowania, na przykład tutaj też, wiecie, spokojnie. Jeżeli kierujesz jakąś grupą już, jakimś zespołem, jakąś firmą, kontroluj ludzi. Tak samo w rodzinie, kontroluj to, kieruj nimi. To, co oni robią lub to, co ty będziesz robić, ma być wykonane dobrze. I ty musisz, jak się to mówi, make sure. Musisz być pewien, pewna, że to jest wykonane dobrze. Decyzje mają być sprawiedliwe i one będą sprawiedliwe. Pomoże wam jakaś wpływowa osoba tutaj. Jeżeli też będzie jakaś okazja, to nie bądźcie zbyt pewni siebie. Trzeba być ostrożnym, moi drodzy. Brak zaufania. Jest możliwe tutaj uwolnienie się od toksycznej relacji, od przeszłości, od związku, nałogów, osoby, z powodu której są tylko konflikty między wami, albo takiego tam, gdzie jeden nad drugim dominuje. Mówi wam, co macie robić, kontroluje, zabija tą pasję w was. Ledwo coś chcesz zrobić, to już cię wbija w ziemię. Albo kasy żałuje, nie? Kasy żałuje. Albo ktoś będzie chciał od was pieniądze i wycyganić, nie? No to trzeba sprawdzić ten pomysł, nie? Czy to. Wiecie, o co mi chodzi. Już jesteśmy duzi, już rozumiemy. No a jeżeli nie rozumiecie, o czym mówię, no to to nie jest dla was po prostu. Czytanie nosorki, nie? Kochani. Bo tutaj jest, wiecie, tu jest jakaś iluzja. Ten związek, ta praca, ta osoba i naprawdę, czy ty pokazujesz siebie w innym świetle? Obawiasz się być może.
Miej oczy otwarte tutaj. Tu też jest jakiś. Egocentryk. Ktoś arogancki, nie szanuje w ogóle twoich uczuć, nie szanuje uczuć innych ludzi, a do tego jest naprawdę bardzo pewny siebie. I to jest iluzja. To jest iluzja. Ten związek, zakończ to naprawdę. Nie pisz, nie wyjaśniaj, zablokuj dziada. Mogą być ataki na ciebie. Nie wiem. To może teściowa ciągle buczy, że o ta. Ty to nie jesteś, albo nie gotujesz tak jak mamusia, albo nie jesteś taka śmaka i owaka. Wiesz, o co mi chodzi? Albo ktoś w ogóle z przeszłości jest tutaj źródłem twoich kłopotów i ten ktoś może już go nie ma, albo fizycznie, albo w ogóle go już nie ma, ale wciąż ma na ciebie wpływ. Wciąż ma na ciebie wpływ. Trzeba sobie uświadomić, co czuję. Jest mi smutno, jest mi żal z powodu tego, nie co on mi robi, jak ja się z tym czuję i to naprawdę się już z tym rozliczyć. Bo macie tutaj, kochani, powiedziane, żeby wyciągnąć rękę do kogoś i powiedzieć, co tak naprawdę czujesz. Skup się na tym, co jest dla ciebie najlepsze, może dla waszego związku, może dla tej relacji. I po prostu słuchaj siebie, nie słuchaj tej tutaj jakiego, nie wiem kogo, nie wiem kto to jest. Pozałatwiać sprawy i będzie dobrze. Będzie dobrze. Czekajcie, ja sobie jeszcze tylko jedną. Tu jest więcej zleceń, bo to nie jest tylko, wiecie, rozpacz, smutek. Tu po prostu z tym jest okazja się już rozliczyć. Tu jest przepięknie, bo otoczenie też, bo zapomniałam wam powiedzieć, pokazuje się, że otoczenie po prostu no chce to pogłębić, chce być z tobą, chce cię zaprosić na randkę, tylko żeby się pokazać szczerze tej osobie, tak? Pokazać szczerze. I uważaj na ludzi, uważaj, kogo masz dookoła. Sprawdź, przyjrzyj się. To przebolejesz, to krwawiące serce tutaj. I jak już to przebolejesz, to później dojdziesz do wniosku, że no teraz jest mi tak lżej. Już wiem, już rozumiem. I wtedy i miłość, i praca, i przyjaźń, i wszystko. Wszystko, co stare, odejdzie i przyjdzie nowe, moi drodzy. Jeżeli ktoś wróci, kto już dawno powinien zniknąć z waszego życia, w ogóle ja mówię tak. Ja wiem, że dziewczyny zwłaszcza, zresztą chłopaki też, a nie zablokuję, bo jeszcze zobaczę, czy się odezwie. Jak się odezwie, to zablokuję. Właśnie nie. Tak nie robić. To jest ciężkie, no bo teraz co? Jak ja tak bez wiedzenia o tej osobie mogę żyć. No właśnie, jak zablokujesz tą osobę kompletnie i w ogóle twój umysł nie będzie czekać na wiadomość od niego, tak? Albo zmienić pracę, jak pracujesz z tym człowiekiem. Najlepiej, najlepiej. Bo inaczej to się po prostu nie zmieni, wiesz? Tak to zostanie. No może do maja, no może w maju się w końcu zdecydujecie.
I jeszcze jedną kartę, proszę. No proszę, patrzcie. No mówię. Niektórzy decydują się wybrać szczęście, wybrać radość. Tutaj pokazujecie, że... Czekajcie, zrobimy to tak. Takie dziwne to czytanie. Skorpiony. Proszę, 5 minut. Tutaj ten cel zostaje osiągnięty, kres osiągnięty. Co tu już było do przeżycia, na tym etapie Twojego życia już dobiega końca. I pokazuje się szczęśliwa rodzina, osiągacie bezpieczeństwo emocjonalne, finansowe, osiągacie spełnienie, zadowolenie. Pełnia szczęścia, moi drodzy. Także nie poświęcaj siebie nikomu. Nie rezygnuj z siebie. Nie siedź w takim związku, który ty nazywasz, że jesteś tam w miłości, a w ogóle zapominasz o sobie, o własnych potrzebach. Czy to relacja, czy miłosna, czy jakaś. Coś się tutaj dopełnia, coś się kończy. Etap tutaj, moi drodzy, wy. Albo etap się dokonuje, po prostu. Był wolny czas, nie ma go już. Koniec bezrobocia, koniec siedzenia na czterech literach. Biorę się do pracy, biorę się za swoje zdrowie, za swoje emocje, za utrzymanie szczęścia u siebie, w swoim, moim własnym domu, rodzinie. Nikomu nic do tego. A ja Wam, kochani, życzę tego z całego mojego serca. Dziękuję. I jeszcze karta dodatkowa. Ludzie, wiecie, tutaj ktoś, załóżmy, że poznałaś kogoś, poznałeś i tam nie, wiesz co, albo ktoś ci tam mówi, a on tam nic nie wart, a co on ma, ile on ma, wiesz. Nie słuchać tego, bo ten człowiek naprawdę, on ci w życiu wniesie, w twoje życie ciepło. Ciepło. Nie bój się, Skorpionie. Archaj łaski. Jest jak mi w brzuchu burczy. Dobrze. Zadaniem rubinowo-złocistego światła, któremu służę, jest piękno dawania wspaniałomyślnego, spontanicznego i wolnego, płynącego z głębi serca. Pokazuję Ci skarby boskości, które mieszkają w każdym z nas. Naucz się czerpania radości ze szczęścia innych, poświęcania się, dzielenia się, aktywnego działania. Zrozum, że Twoja pomoc może mieć duże znaczenie i mieć wpływ na wiele rzeczy. Dawaj siebie, dawaj swoją miłość, swoją przyjaźń, swoje zaufanie, a ludzie odwdzięczą Ci się tym samym tysiąckrotnie. Poprzez mnie, służbę boskiego promienia, doświadczasz łaski boskiego światła. Pozwól mu przez siebie promieniować. Tak. Jeśli do Twojego życia wkroczy Dona Gracja, czyli ten archai łaski, wówczas rozbudza ona w Twoim sercu prawdziwe, obdarzające siły, które w nim mieszkają. Jeśli uzewnętrzniasz swoją potrzebę miłości, szczęścia, przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa poprzez uzależnianie się od innych osób, wówczas narażasz się na ich humory i niespełnione potrzeby. Osoby te oczekują z kolei zaspokojenia własnych pragnień od Ciebie i innych.
W ten sposób tworzy się zamknięte koło wiecznego poczucia niespełnienia i rabunku energii, ponieważ nikt nie ma jej wystarczająco dużo, aby zaznać zaspokojenia i satysfakcji. Każdy człowiek dąży do szczęścia w swoim życiu. Dona Gracja wzywa cię do tego, abyś zaczął patrzeć na świat z punktu widzenia twojej rzeczywistej wielkości. To w tobie samym drzemią bowiem wszystkie siły, których daremnie szukasz na zewnątrz i stamtąd oczekujesz je otrzymać. Możesz, kiedy tylko zechcesz, kochać każdego człowieka w każdym czasie, akceptować go i oferować mu swoją przyjaźń, bezwarunkowo i spontanicznie. Możesz wyzwolić się ze starych wzorców i schematów, zamiast trzymać się kurczowo. Możesz dawać zamiast brać. Możesz w każdej sekundzie swojego życia wykonać zwrot ku boskiej sile. Masz wybór. Dziękuję, moi drodzy. Wspaniałych świąt Wam życzę. Trzymajcie się. Jak chcecie, piszcie do mnie maila, bo ja czytań prywatnych to tak przez internet nie za bardzo, ale bardzo chętnie porozmawiam, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Też mam czas. Napiszcie maila, skontaktujemy się. To nic nie kosztuje. Trzymajcie się.